Witajcie. Podczas dzisiejszych warsztatów chciałabym pokazać, jak z rolek po papierze toaletowym zrobić takie uchwyty na telefon, takie trzymaczki, które możemy wykorzystać na przykład, gdy chcemy sobie coś obejrzeć, na przykład filmiki z naszych warsztatów, kiedy wykonujemy pracę. Będą nam do tego potrzebne rolki po papierze. Wcześniej można ją okleić kolorowym papierem bądź papierem pakowym, nożyczki, ołówek, mazaki. To są takie przykładowe trzymaczki, które są po prostu pomalowane mazakami. I takiego podobnego trzymaczka teraz Wam pokażę, jak zrobić. Na rolce po papierze rysujemy kształt ołówkiem. Rysujemy jakąś główkę. Uszy, które będą stanowiły te uchwyty dla naszego telefonu. Poniżej robimy miejsce na telefon i rysujemy plecki, z drugiej strony podobnie, miejsce na telefon i plecki. I teraz tą część musimy wyciąć, bo ona nam nie będzie potrzebna. Po wycięciu wygląda on nam mniej więcej w ten sposób. I teraz takiego trzymaczka możemy sobie ozdobić. Mazakami możemy namalować na przykład jakieś zwierzątko. Możemy je troszkę nawet pokolorować. I taki trzymaczek jest już gotowy do tego, żeby nam przytrzymać telefon wtedy, kiedy będziemy oglądać jakiś film.